Siema ludzie, Ambros18 z tej strony. Ponieważ dużo z was nie wie jak skonfigurować Flash Moda, postanowiłem zrobić poradnik. Ale na początku znajdziemy go. A właśnie, jak widzicie, ładnie wyzima part 70 się wysyła. Ale no to wchodzimy na Google. Wpisujemy Flash Mod. Flashmod Wiedźmin. Tak, i mamy tutaj. Możemy też tak zwany FCR mod, Full Combat Rebalance mod. On zawiera w sobie również Flashmoda, więc możemy albo stąd pobierać, albo stąd. A zobaczmy sobie tutaj. Kompletny rebalans walki wersja 1.3. No i wszystko pięknie, ładnie, stronka. Mod dostępny do ściągnięcia tutaj mamy. Oczywiście klikamy. Właśnie mamy głównie ten mod, ale użyłem tylko Flash Moda. I tutaj jest ten link, jeszcze się pojawi u mnie w opisie filmu. Dobra, wracając do innych rzeczy. Tu mamy tutaj właśnie Flash Mod 18.08.2010, czyli ten FCR. Tak naprawdę uruchamiamy go. Uruchom, wszystko pięknie, ładnie, ślicznie, kurka wodna. Ponieważ mam Windows 7, muszę to robić. Oczywiście język polski. Dalej. Akceptujemy warunki licencyjne. Dalej, dalej. Tutaj ważne jest było, żeby pokazać ścieżkę, gdzie jest gra zainstalowana. U mnie w środku, jak widzicie, jest OC gry Wiedźmin. Dalej, o. I teraz mamy właśnie możliwość wyboru. Tu niestety nie da się powiększyć. Mamy ten FCR mod. Czyli Full Combat Rebalance lub Flash Mod, który ja już mam zaznaczony. Jeżeli to pobierzecie, najlepiej zaznaczcie to, co ja mam, czyli Description Fixes, Max Armor Slots, czyli więcej tych miejsc na bronie, oraz na eliksiry zwykle. Balance Changes and Fixes, czyli gra jest bardziej zbalansowana, kamera TPP, item sucking. Czyli, że na przykład, jak powiedzmy zbierzecie 21 jaskółczego ziela, 20 będzie w jednej pasce i to jedno w następnej. To może jest, że tam chyba ponad 50 można, czy jakoś tak. Jakieś tam filmiki, ja mam bez loga. O, to też jest ciekawe. Tu mały spoiler, bo będziemy walczyć z wilkołakiem. Jeżeli go zabijemy, dostaniemy futro. Kawałek jego futra, natomiast jeżeli nie, no to przepadnie. Ale dzięki temu właśnie możemy mimo to zyskać futro do eliksiru. Visible Wounds, nie wiem co jest, no i oczywiście Poker Mod. Tutaj też możemy sobie zwiększyć poziom trudności. Czyli jeszcze będzie Harder, Harder's Insane. Opponent's Info. Czyli informacje tak naprawdę o wrogach. Z tipsami albo bez, ale to się wiąże właśnie z wyborem innego jakby poziomu trudności, więc ja to sobie mam odznaczone. Wyższe doświadczenie za walkę. I tutaj armor changes, to jest ważne, ponieważ jeżeli to zaznaczymy, to sprawi, że nasz pancerz będzie sobie chronił Geralta. No i oczywiście salt changes, jak weźmiemy modus i parametr. To wtedy sprawisz, że broń będzie zadać mniejsze obrażenia niż normalnie. Natomiast tego ja mam tylko, że modele zmieni. Oczywiście tam potem dalej instalujemy, nie? No i to by było na tyle. Postaram się jeszcze dzisiaj to wrzucić. Coś jeszcze do powiedzenia? Tak. Jesteście zajebiści. Dziękuję wam bardzo za widzów i w ogóle wszystko. Trzymajcie się. Na razie, cześć.